Yo, yo, witam was wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku na kanale, w którym podywagujemy sobie o tym, czy już dzisiaj możemy twierdzić, że Paryż będzie przeinwestowany. Na samym początku jeszcze Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów, która oczywiście nie wyliczy cen naklejek do cen skinów, więc można sobie crafty fajne powyciągać. Ja oczywiście zachęcam, polecam z kodem ZON sobie wchodzić lub odbierać tutaj darmowe 5 dolarów. Oczywiście taki bonusik tu też istnieje, także fajna strona jest, link w opisie. A do tego, do czego przejdziemy, to oczywiście nasz Paryż. Dlaczego w ogóle ten film powstaje? Dlatego, że już w tym momencie istnieje bardzo dużo postów, z których wynika, że ludzie w około 70% uważają, że Paryż będzie przeinwestowany. I skoro ludzie tak uważają, to muszą mieć chyba jakieś podstawy do takiego uważania. I dlatego chciałem ten temat podnieść. Czy już dzisiaj mamy w ogóle takie podstawy? Gdybym ja miał powiedzieć, na jakich podstawach da się coś takiego stwierdzić, to bym powiedział, że mamy kilka opcji. Pierwsza to jest obrót w najwyższych momentach, jeżeli chodzi o hype na Paryż, czyli w momentach finałów, gdzie obrót samymi kapsułami był naprawdę potężny pomimo istnienia promocji. Znaczy nie istnienia promocji, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, po prostu bardzo ładne efekty holo i dobrze zrobione naklejki, które są konkurencyjne dla najbardziej popularnych naklejek ostatniego czasu, czyli dla naklejek Sztokholmu i Antwerp. Jeżeli chodzi o to, dlaczego ja jestem w stanie powiedzieć, że Paryż jeszcze będzie przeinwestowany, to jest to, że może się okazać, że promocja będzie w dobrym momencie wypuszczona na rynku, w sensie będzie w momencie prosperity. Jeżeli promocja zostanie wypuszczona na Prosperity, to najzwyczajniej w świecie będzie bardzo dużo tych rzeczy nakupowanych, a moment Prosperity może się skończyć razem z zakończeniem się promocji, więc wtedy wiadomo, że Paryż wyglądałby bardziej jako przeinwestowany. Jednak pamiętajcie o tym, że o przeinwestowaniu lub niedoinwestowaniu wcale nie świadczy ilość zakupionych produktów, a to, ile ich potem schodzi z rynku, ile na przykład zostaje manipulowanych i tak dalej. Bo między innymi chciałbym przypomnieć, że manipulowanym dosyć mocno przedmiotem stała się kapsuła Legend z Antwerpu, ponieważ ona została na masową skalę zdjęta pewnego dnia z rynku, co sprawiło, że ludzie pomyśleli, że jest na nią duży popyt, więc ją wykupili. Dlatego to też jest akurat dosyć ważna sprawa. Pozdrawiam Tomasza. Fajny. Jom. Także, co dalej? Tu mamy rzeczy, dlaczego można uważać, jakoby Paryż był przeinwestowany. Z drugiej strony, na razie mamy dosyć niskie supply, które mogą być wynikiem albo niskiej chęci ludzi do wystawiania tych przedmiotów, pomimo niskiej ceny, co jest dosyć dziwne, ponieważ powinno być takie założenie wśród ludzi, że oni chcą kupić te rzeczy po to, żeby je wystawić potem drożej, gdyby miały one odbić. To by była taka naturalna reakcja, bądź kupować je na innych marketach, żeby je wystawiać też tutaj. To by była naturalna reakcja, teraz mamy jednak trochę inną. To jest z jednej strony, co jest bardziej krokiem ku stwierdzeniu, że Paryż wcale niedoinwestowany może być, o tak powiem, tu się trochę zapędziłem, ale z tej perspektywy, z której dzisiaj patrzymy, czyli bez perspektywy jakby na patrzenie samo w sobie na promocję, a dopiero z tej lekkiej. Kolejna rzecz to może być po prostu to, że samo w sobie Prosperity się nie zacznie. Bądź Prosperity będzie przesunięte w czasie. Wtedy też będziemy mówili o niedoinwestowanym Paryżu, jeżeli Prosperity by się nie zaczęło. Oczywiście na to są niskie szanse, ponieważ już dzisiaj widzimy, co się dzieje na rynku ogólnie i trzeba powiedzieć, że Prosperity jest raczej bliżej niż dalej, więc tutaj bym powiedział, że szanse są jak 70 do 30 na to, że po prostu Prosperity się wydarzy. No i oczywiście, tu bym powiedział, taki w ogóle dla mnie supply, które dzisiaj widzimy, są co najmniej interesujące, ponieważ nie równają się one tym, które widzieliśmy na Antwerpie. I tutaj jednak wydaje mi się, że ludzie mogą się splitować dosyć mocno, tak jak między innymi ja. Że nie chcę już dzisiaj w jakikolwiek sposób wkładać pieniędzy w Paryż, tylko chcemy je wkładać w Antwerp czy Sztokholm, co może sprawić, że po prostu przez to, że już dzisiaj włożyliśmy te pieniądze w Antwerp i Sztokholm, to nie będziemy mieli ich na Paryż. Skoro nie będziemy ich mieli na Paryż, to on nie będzie maksymalnie przeinwestowany. No i najzwyczajniej w świecie będzie tutaj trochę bardziej zbilansowana ta
sytuacja na rynku. Też mi się wydaje, że może być to sensowne. No i oczywiście kolejny argument ku braku przeinwestowania Paryża to jest po prostu brak kolejnego majora w listopadzie, który oczywiście też dosyć mocno by mógł zaciążyć Paryż, bo byłyby kolejne kapsuły, na które byłby popyt. Tym bardziej, no, warto dodać ten najbardziej trywialny argument, który mówi, że jeszcze żaden major się, nie było majora, który by się nie zwrócił po czasie, więc tu mi się wydaje akurat być to łopatologiczny argument, który może jednak dosyć mocno działać. Też akurat bym go podnosił, szczerze, i będę go podnosił, bo pomimo, że jest on bardzo pozamerytoryczny, to jednak na podstawach takich indukcyjnych coś tutaj jednak musi zagrać i tak bym to powiedział, tym bardziej w tak długiej przerwie i zrobieniu tak dobrych naklejek pod samego w sobie Source'a 2. No, także ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj posiadamy znamiona tego, że Paryż będzie niedoinwestowany, tak samo jak i logicznym będzie fakt, że krótkoterminowo może się on dosyć mocno nie udać. Wobec tego, gdybym miał dyktować swoją strategię na inwestowanie w Paryż, powiedziałbym: postarajmy się na promocji nakupić ich jak najwięcej, a pierwsze złe okresy, jeżeli nastąpią, wykorzystajmy na kolejne zakupy. Tak jak mówiłem, split podzielony na trzy części. Pierwsza część, witamy, które spadły podczas wprowadzenia Paryża. Druga część, sam Paryż i itemy, które spadają na promocji, czyli Paryż na promocji i itemy, które spadały. No i trzecia część, czyli oczywiście część na wypadek, gdyby Paryż był przeinwestowany do kupowania kolejnego Paryża. Trzy części na split wzięte, no, opisywane już od około miesiąca u mnie na kanale, który dalej się trzymam. Zresztą mam nadzieję, że przytrzymam się jeszcze chwilę. Trzymajcie się i cześć.